Co sądzisz o ostatnim stanowisku WHO w sprawie rakotwórczości aspartamu? Czy mógłbyś być Zasią, gdyby nie była gym freakiem albo w ogóle nie trenowała? Czy WK kontaktowało się z tobą w sprawie wpadnięcia na ławę? Siemanko YouTube, dawno nie było Q&A, także dzisiaj podpowiadam na wasze pytania, które zbierałem na Instagramie i regularnie to robię, tylko tam zazwyczaj odpowiadam, ale dzisiaj uznałem, że właśnie nagramy sobie taką pogadankę na YouTube'a. Mam akurat trochę czasu, także chętnie właśnie podpowiadam na więcej pytań, trochę się bardziej rozwinę. Także zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę. Życzę smacznego tym, co jedzą, tym, co siedzą na kibelku. To polecam nie oglądać tego całego na tronie, bo wam po prostu zdrętwieją nogi. Pytań mam naprawdę dużo. Jakiej firmy najbardziej polecasz batony proteinowe? Powiedziałbym, że najbardziej pod względem smaku do ceny i do makro to chyba Vitanella z Biedronki, tak się chyba nazywają te batony, te takie w niebieskim opakowaniu, to są batony, które, jak jem batony proteinowe, to zazwyczaj te, ewentualnie te z Lidla, co są pakowane podwójnie, nie pamiętam jak one się nazywają, ale to mówię, jak chodzi o jakość, w sensie smak do makro i do ceny, według mnie one po prostu wypadają najlepiej. Czy gripy osłabiają siłę chwytu? Jak ćwiczyć chwyt? Nie uważam, żeby gripy osłabiały siłę chwytu. Raczej będą powodowały, że ta siła chwytu nie będzie tak rosła, jakby rosła bez tych gripów. Niemniej jednak ja na przykład przez wiele lat używałem pasków, gripów i tak dalej. Ja potrafiłem cały trening na przykład pleców nawet robić z gripami. A mimo to mój chwyt był silniejszy po prostu, jakby z czasem, bo mimo wszystko to nie jest tak, że jak używacie gripów, to cała siła, że tak powiem, jest na gripie, nie? Bo wy nie macie rozluźnionej dłoni, to nie jest tak, że ten ciężar wisi, chyba że nie wiem, używacie haków, ale jednak musicie ściskać i trzymać ten ciężar, także nie uważam tak, a jak ćwiczyć chwyt, to mam na ten temat film na kanale. Co sądzisz o ostatnim stanowisku WHO w sprawie rakotwórczości aspartamu? Trzeba wziąć pod uwagę po pierwsze najważniejszą rzecz, jaka jest, a raczej może dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że według tych zaleceń lepszym wyborem, w sensie jak na przykład macie wybór kolę zero albo kolę zwykłą, to lepiej wybrać wodę mineralną i każdy się z tym zgodzi i nie ma tutaj w ogóle jakby o czym dalej mówić. Jakby kola z cukrem to syf z cukrem, kola zero to syf bez cukru, więc zawsze woda będzie lepszym wyborem niż kola zero, po prostu, no jakby tyle w temacie, nie? Tak dla przeciętnego Kowalskiego. Jeżeli chodzi o tą rakotwórczość, to trzeba wziąć pod uwagę to, co mówi nam nauka, jakie mamy badania. Podano nawet ilości dokładnie, które mogą ewentualnie powodować jakąś tam szkodliwość i mogą być w dłuższej perspektywie szkodliwe. I są to duże ilości, bo to są ilości rzędu tam chyba 8 puszek takich tradycyjnych dziennie, więc mówimy tutaj o ponad 2 litrach dziennie. I tak, picie 2 litrów dziennie albo powyżej tego napojów słodzonych aspartamem, prócz tego, że może w jakiś tam sposób może być rakotwórcze, ale też po prostu będzie raz, że szkodliwe dla szkliwa, a dwa, może na przykład powodować bóle głowy, o czym też jakby była mowa nieraz. Także jakby jak ktoś chce, to niech nie pije, ale jeżeli ktoś chce, to po prostu niech pije to w umiarkowanych ilościach. Jakby, nie wiem, szklanka coli zero dziennie, czy tam, nie wiem, butelka na tydzień, wam nie zrobi krzywdy. Bo tak po prostu mówią badania, nie? Ale jeżeli ktoś się boi rzeczywiście, no to lepiej będzie, jak nie będzie używał i będzie pił na przykład wodę mineralną. Po prostu. Jak często robisz spacer farmera i czy wrzucasz to do treningu pleców? Zależy, albo wrzucam to do treningu pleców, albo wrzucam to do treningu nóg i robię go raz w tygodniu zazwyczaj i zawsze robię w inny sposób. Nigdy nie robię tego samego spaceru farmera, tylko robię to naprawdę na mnóstwo różnych sposobów. Czy to z trap barem, czy to na przykład z dwoma hantlami o różnym ciężarze, czy to z jednym hantlem, czy to na przykład z jednym kettlem nad głową, a drugim w ręku i też na przykład z różnymi ciężarami. Także tutaj ogranicza was tylko wyobraźnia, bo naprawdę rodzajów spaceru farmera, jakie można robić i które będą miały benefit, jest tyle, ile właśnie wyobraźnia wam pozwoli, nie? Więc warto po prostu sobie to mieszać i tyle, nie? Będzie odcinek o bieganiu z punktu naukowego odnośnie tętna, spalania tłuszczu, technika itp.
Może kiedyś, o ile uda mi się znaleźć kogoś, kto będzie chciał się taką wiedzą podzielić, bo ja takiej wiedzy nie mam, ja jestem amatorem, więc nie mam zamiaru wypowiadać się na tematy, na których się nie znam. Oczywiście mogę przytoczyć jakieś badania na temat biegania, ale jeżeli chodzi na przykład o technikę, totalnie nie mam pojęcia, więc musiałbym tutaj jakiegoś eksperta zwołać. Czy zdecydowałbyś się na catering dietetyczny? Nie, szczerze mówiąc, znaczy inaczej, tak okresowo catering dietetyczny jest spoko, w sensie wiecie, że na przykład, nie wiem, jeden posiłek, albo na przykład jeden dzień, jakiś tam, jak po prostu, nie wiem, jest zabiegany, nie mam pojęcia, co będę jadł i tak dalej, to wtedy to jest okej, ale tak na co dzień, według mnie catering dietetyczny jest, w sensie inaczej. Jeżeli kogoś stać, jeżeli ktoś nie chce się z tym, że tak powiem, pierdzielić, to spoko, nie? Jakby śmiało używajcie. Tylko że catering dietetyczny nie nauczy was, jak jeść. Więc ja zawsze, jak ktoś na przykład zaczyna od tego, że zaczyna od cateringu dietetycznego, no to moja rozkmina jest taka, co w przypadku, gdy ktoś no wam ten catering odbierze, w sensie, no czy nie będziecie mieć kasy na to, czy po prostu przestaniecie chcieć używać tego cateringu, bo wiecie, do końca życia używać cateringu? Nie bardzo. Więc w którymś momencie i tak będziecie musieli nauczyć się, powiedzmy, zdrowo gotować i nauczyć się takiego zdrowego przyrządzania jedzenia w kuchni, a jak już to zrobicie, no to wtedy z kolei ten catering jest zbędny, bo potraficie zrobić, nie wiem, w 10-15 minut pełnowartościowy posiłek i to nie jest jakaś bardzo duża oszczędność czasu, nie? Czy mógłbyś być z Asią, gdyby nie była gym freakiem albo w ogóle nie trenowała? To jest ciężkie pytanie, jak mam być szczery, bo nie wyobrażam sobie za bardzo życia z osobą, która nie trenuje. Ja nie mówię, że nie trenuje na siłowni, ale która nie uprawia sportu, dlatego że no po prostu, według mnie osoby, które uprawiają sport, to jednocześnie są osoby, które dbają o siebie. Więc ja chcę być z osobą, która po prostu dba o siebie, dba o swoje zdrowie, która ewentualnie przyszłym dzieciom będzie przekazywała dobre wartości, która będzie ich uczyła też dbać o siebie, dbać o zdrowie. Więc ja na to patrzę z tej perspektywy bardziej. A czy by ona trenowała na siłowni, czy by, nie wiem, trenowała zumbę, biegała, nie wiem, pilates, cokolwiek, to jakby wyjebane w to, nie? Bo to nie ma dla mnie większego znaczenia, tylko chodzi o, powiedzmy, takie zdrowe nawyki i to jest wszystko, nie? A już nie wspominając o tym, że nie ma co ukrywać, że jeżeli dwie osoby mają podobną pasję, to jest dużo więcej tematów do rozmów, jest dużo więcej okazji do spędzania ze sobą czasu, do poznawania się, więc to sam po prostu wychodzi. I kolejne związkowe pytanie, czyli skąd wiedziałeś, że to ten czas na zaręczyny? Ja wiedziałem, że się oświadczę dużo, dużo wcześniej, nawet, nie wiem, ze 2 lata temu, tak mi się wydaje. Problemy były tutaj 2. Jeden to był problem, który sobie totalnie wymyśliłem, który był z dupy, a mianowicie kupno i wybór pierścionka, a dokładniej chodziło, największy problem był rozmiar, jaki ma być tego pierścionka. Ale mówię, to totalnie było z dupy, dlatego że te pierścionki można zwiększyć, można zmniejszyć, także jak nie traficie, to i tak wam to zrobią wam to za free prawdopodobnie w tym sklepie z biżuterią, gdzie będziecie zamawiać czy tam kupować pierścionek. A druga sprawa to po prostu było coś takiego, że szukałem odpowiedniego czasu, w sensie takim, żebyśmy właśnie gdzieś byli za granicą, bo wiedziałem, że to na 1000% zrobię za granicą, bo nie było innej opcji. Ale żeby to też był taki fajny po prostu czas, żeby nie było za dużo problemów na głowie jednocześnie, żeby można było się tym cieszyć po prostu. I tyle, nie? Co sądzisz o liposukcji? Czy jest to bezpieczne, sensowne? Znaczy, bezpieczne jest w takim sensie, że ogólnie większość zabiegów raczej przychodzi pomyślnie i nie ma ze sobą żadnych problemów, ale dalej trzeba brać pod uwagę, że jest to jednak zabieg pod narkozą, więc każdy zabieg na ciele inwazyjny, jeszcze pod narkozą, ma jakąś tam dozę niebezpieczeństwa. W sensie zawsze coś może się ewentualnie stać, po prostu, tylko no ten zabieg jest w miarę prosty i się nic nie dzieje, nie? Więc pod tym względem jest bezpieczny, a czy jest sensowny? No jest sensowny, jeżeli tobie to przeszkadza w kwestii estetycznej i
i tyle, no bo to nie ma wpływu na zdrowie, w sensie może mieć na zdrowie psychiczne, jak się z tym źle czujesz, powoduje kompleksy. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że to nie jest tak, że to nie jest jak, nie wiem, guz albo nowotwór, że o, musicie to wyciąć, bo coś się może stać, tylko to jest kwestia tylko estetyki, więc to jest dla mnie operacja plastyczna, w sensie jakiś tam zabieg estetyczny, taki jak każdy inny. Jeżeli coś komuś po prostu nie pasuje, ma kompleksy i to te kompleksy naprawi, no to droga wolna, nie? Czy WK kontaktowało się z tobą w sprawie wpadnięcia na ławę? Nie. Czy grywasz w jakieś gry? Obecnie jedyna gra, w którą czasami sobie pyknę partyjkę, to jest League of Legends, nie? Jakby League of Legends to jest jedyna gierka, którą sobie tam właśnie czasami popykam, bo nie jest to gra, która, wiecie, wymaga takiego siedzenia. Znaczy, może inaczej, żadna gra nie wymaga takiego siedzenia, tylko są takie gry, w które bez sensu na przykład grać, wiecie, pół godziny co 3-4 dni, bo wam się po prostu odechce i to jest nudne, bo to jest trochę tak, jakbyście oglądali serial na raty i rozkładali to na nie wiadomo ile czasu. No po prostu jest inna totalnie przyjemność z grania, więc jak grałem w jakieś gry, typu na przykład czy God of War, czy Last of Us, no to było tak, że jak zaczynałem grać, to grałem powiedzmy 2 godziny dziennie, aż przeszedłem grę, nie? I jakby kończyłem grać. Jadę na skrajnie niskich kaloriach, dowalę na przykład cheat dayem, obwody spadają. Jak to się dzieje? Dzieje się to z tego powodu, że tu są dwie tak naprawdę rzeczy. Pierwsza jest taka, że jak jesteś na skrajnych kaloriach, skrajnie niskich kaloriach i ogólnie no, jesteś na redukcji, no to rośnie poziom kortyzolu z czasem, no i w pewnym momencie on może być naprawdę na wysokim poziomie, co wiąże się z tym, że masz większą retencję wody. Więc w momencie, gdy sobie podjesz, no to się zazwyczaj łączy z tym, że człowiek też poluzuje trochę, w sensie generalnie się zrelaksuje, będzie miał dobry humor, a do tego wiadomo, że jak poje, to też zmniejszy ilość kortyzolu. A druga sprawa, to bardzo możliwe, że po prostu brakowało ci elektrolitów jakichś, na przykład sodu. Bo w momencie, gdy ograniczamy sód i jest go za mało, to rośnie poziom aldosteronu, a on będzie powodował retencję wody. Więc jeżeli ktoś je tak mega czysto, że praktycznie w ogóle nie używa soli, nie je za bardzo przetworzonych produktów i nagle dowali cheatem, gdzie tam wleć, nie wiem, z 10 gram, 15 gram sodu, no to po prostu ta gospodarka elektrolitowa się wyrówna i się pozbędziecie nadmiaru wody. Więc to są dwa główne powody, dlaczego tak się dzieje, ale to wciąż nie jest tłuszcz, nie? Tylko to jest tylko i wyłącznie woda. Ale bym ojebał kebaba, a ty? Ja też właśnie, no. Ostatnio tak chodził mi po głowie kebab. Zjadłbym. Czy będą jakieś nowe plany treningowe, zamierzam zmieniać i nie wiem, czy czekać? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie planowałem na pewno nic. Jedyny pomysł, jaki chodził mi do głowy, to jest, i możecie mi napisać w komentarzu, czy ktoś byłby chętny, czy nie, to jest stworzenie takiego e-booka z takim chamskim splitem, nie? W sensie, że byłby powiedzmy na 3, 4, 5 i 6 dni taki chamski split, jak ktoś właśnie chce trenować raz w tygodniu partię. To jest jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, bo nie widzę sensu po prostu układania na przykład kolejnego planu góra-dół. No po prostu. I teraz obecnie pracuję nad dużym projektem, który zajmuje mi dużo czasu, dużo mojej uwagi i spędzę nad nim naprawdę jeszcze nie wiem nawet ile. Może do września, do października się wyrobię, nie? Ale nie jestem pewien. Kofeina i cytrulina zamiast przedtreningówki. To jest takie pytanie, że wiecie, jeżeli bierzecie coś przed treningiem i to ma spowodować, że ten trening będzie lepszy, to jest przedtreningówka automatycznie. Więc czy to jest w suplemencie takim gotowym, że macie wszystkiego po trochu i jakieś tam jeszcze dodatki, czy to jest po prostu branie kofeiny i cytruliny przed treningiem, to dalej to jest pre-workout supplements, nie? Dalej to jest jakby... No po prostu to jest dalej przedtreningówka. I jeżeli w przedtreningówkach jest cytrulina i kofeina, między innymi, no to branie kofeiny i cytruliny osobno, w sensie zamiast gotowego staku, jest jak najbardziej poprawne i prawidłowe, nie? Tylko po prostu nie będziecie mieć tych dodatków, które są. No ja tak naprawdę przed stworzeniem Szmek z Pampa, no to właśnie tak robiłem, że ja sobie łączyłem kofeinę, cytrulinę, beta-alaninę i kreatynę na przykład i to piłem przed treningiem, bo tak po prostu wychodzi też taniej i można sobie dawki pod siebie dobierać.
No a teraz to wiadomo, szmek z pampik. Czy gorzką czekoladę 85% można uznać za zdrową przekąskę? Jeżeli mieścisz się w swoim limicie kalorycznym, to tak. Bo żadna przekąska nie będzie zdrowa w momencie, gdy będziemy przekraczać kalorie. Bo wiecie, jak powiem, że jest zdrowa i ktoś opierdoli na przykład dwie tabliczki i wejdzie w surplus kaloryczny 1000 kalorii, na przykład jest na redukcji, no to nie będzie dobry pomysł, nie? Ale jeżeli ktoś zamieni mleczną czekoladę na gorzką i zje na przykład 3 kawałki, jak najbardziej. Generalnie chodzi mi o to, że gorzka czekolada 85% ma dużo wartości odżywczych, że to nie są puste kalorie, tylko jednak to są, idą za tym wartości odżywcze, więc git. Ile wody można wypić w ciągu dnia? Czy jest jakiś zdrowy limit? Ciężko powiedzieć, bo to mocno zależy od tego, ile się ktoś poci, jaka jest pora roku, co też ma wpływ z kolei na pot, ile ktoś trenuje, co też ma wpływ z kolei na utratę płynów. Także ogólnie powiedziałbym, że zdrowa ilość, tak bezpieczna dla wszystkich prawdopodobnie, to jest około 3-4 litrów. I to też jest raczej wystarczająca ilość dla większości ludzi. Chyba że ktoś, nie wiem, jest sportowcem, waży ponad 100 kilo i jest jeszcze lato i się strasznie poci. To wtedy możliwe, że 3-4 litry to będzie nawet za mało i trzeba będzie więcej, ale no generalnie te 3-4 litry wody dziennie to jest taka zdrowa ilość, nie zaszkodzi, po prostu będziecie często chodzić siku. Od jakiego czasu liczysz kalorie i czy w ogóle je liczysz? To powiem, jakby odpowiem na odwrót, czyli ile czasu nie liczę, bo nie liczę kalorii już drugi rok praktycznie. Dosłownie w tym roku chyba ze 2 dni były takie, żebym policzył te kalorie, ale tak to już od 2 lat prawie nie liczę, a zacząłem 11 lat temu. No tak. Jak wybaczyć sobie błędy przeszłości? Zrozumieć, że nie mamy wpływu na przeszłość. Jakby przeszłość to powinna być dla nas jakaś lekcja, jakieś wskazówki na przyszłość, ale nie ma sensu tego rozdrapywać i żyć tą przeszłością, bo nie mamy na nią totalnie wpływu, nie? Jakby nie cofniemy się w czasie, nie zrobimy takie, że mógłbym zrobić to, no bo to jest bez sensu, nie? Tylko raczej myślcie, na przykład jakie błędy popełniliście i jak to wykorzystać w przyszłości, żeby na przykład takich błędów nie robić, albo wręcz przeciwnie, żeby na przykład naprawić te błędy, jeżeli się da, a jeżeli się nie da, no to żeby coś zrobić dobrego, po prostu, z tymi lekcjami życiowymi. Wiecie, każdy jakieś błędy w przeszłości popełnił, większe bądź mniejsze. Wiecie, niektórzy dosłownie za to odpowiadają prawnie, chociażby idąc do więzienia, no ale to nie znaczy, że teraz oni mają być, wiecie, do końca życia piętnowani za to, że coś zrobili, nie? W sensie, no wiadomo, zależy od przypadku, ale no wiecie, o co mi chodzi, na przykład, że ktoś na przykład ukradnie coś i bo był na przykład w potrzebie, pójdzie siedzieć, wyjdzie z tego więzienia, no to też ma dwa wyjścia, nie? Albo nauczyć się na tych błędach i coś z tym zrobić, albo je popełniać dalej i po prostu tkwić w tym. Tłuszcze po treningu omijać czy dodać? Jeżeli tego dnia już nie będziesz robić żadnego treningu więcej, to był jedyny trening tego dnia, to nie ma to totalnie znaczenia. Jeżeli byłoby tak, że na przykład masz trening i 3-4 godziny później masz kolejny, to wtedy raczej bym omijał. A na pewno ograniczył. Czy paraliżował cię strach, gdy chciałeś zacząć nagrywać, publikować i pisać na różnych socjalach? Największy strach, jaki miałem, to był, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów. Bo jeżeli chodzi o pisanie, to nie. Bo no, przychodziło mi to po prostu zawsze łatwo, ale jeżeli chodzi o nagrywanie, to pamiętam, że zacząłem od nagrywania na Snapchacie i to były moje pierwsze, że tak powiem, przygody z kamerą. I wtedy miałem no, bardzo mało obserwujących, więc to bardzo mało ludzi widziało. I tam odpowiadałem
na pytania, po prostu jakby takie Q&A robiłem na Snapie. No i potem był YouTube, na którego bardzo długo się stresowałem. W sensie, ja bardzo długo miałem tak, że nagrywałem te filmy w mega stresie. Ja jeszcze jak zaczynałem na kanale nagrywać na YouTubie, no to wtedy byłem jeszcze nałogowym palaczem i ja potrafiłem wypalić na przykład 3-4 pety, zanim w ogóle zacząłem nagrywać, nie? Albo nawet w trakcie nagrywania tak się zestresowałem, że przerwałem, musiałem zapalić i wiecie, jakby to był strasznie długi proces i tak samo mnie męczyło to, jak potem to oglądałem i montowałem, ale wydaje mi się, że to jest totalnie normalne i każdy będzie miał tak bardziej lub mniej, chociaż powiem wam z doświadczenia, że większość ludzi nie ma tak źle, jak ja miałem. Chodzi mi o to, że znam iluś tam twórców, znam ileś osób, które zaczęło na przykład nagrywać i ja widzę po nich, że oni piąty, szósty film już jak nagrywają, to są dosyć swobodni. Więc im to przychodzi łatwiej, więc generalnie ludziom przychodzi, w sensie z tych, których znam, to przychodzi im to łatwiej niż mi przyszło. No tak. Ile razy twoim zdaniem najlepiej trenować daną partię w tygodniu? Pośladki. Nie moim zdaniem, a zdaniem badań naukowych i zdaniem generalnie jakby no, ekspertów w tej branży, no to najlepiej trenować partię przynajmniej dwa razy w tygodniu. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że im większa częstotliwość, tym mniejsza objętość. Czyli jeżeli przykładowo mamy 20 serii na jakąś partię i robimy ją dwa razy w tygodniu, to robimy dwa razy po 10 serii. Ale jeżeli byśmy chcieli robić na przykład 5 razy w tygodniu jakąś partię, to robimy wtedy 5 razy 4 serie. Bo to nie może być tak, że będziecie robić 5 razy 10 serii, no bo się zajedziecie. Więc zawsze ta objętość i intensywność treningu w ciągu tygodnia musi być dobrana pod was, niezależnie od tego, z jaką częstotliwością trenujecie. No a ta częstotliwość ma różne, że tak powiem, aspekty, dlaczego lepiej jest trenować dwa razy w tygodniu. Bo po pierwsze chodzi o syntezę białek mięśniowych, że ta zwiększona synteza białek mięśniowych, ten wzrost MPS-u wynosi mniej więcej 72 do 96 godzin po treningu, czyli powiedzmy przez 3-4 dni po zrobieniu jakiejś partii, to tam macie zwiększoną syntezę białek mięśniowych. No i teraz, jeżeli na przykład zrobicie nogi raz w tygodniu, no to one przez 3-4 dni mają takie, wiecie, mocną stymulację, jest zwiększona ten synteza białek, ale potem z kolei dochodzi do momentu, gdzie przez 2 czy 3 dni, albo nawet 4, tej syntezy w ogóle nie ma. Więc po prostu wolniej rośniecie, a w dodatku chodzi o powtarzanie ruchów, że jeżeli powtarzamy jakiś ruch często, no to lepiej nam on wychodzi. A trzeba pamiętać o tym, że trening siłowy to również jest technika i również jest ruch, którego trzeba się nauczyć, bo jeżeli przykładowo wasz progres siłowy, w sensie macie progres siłowy i wasz progres siłowy jakby opiera się tylko na tym, że wy poprawiliście technikę, to wy od tego nie urośniecie, nie? Jakby może to być bolesne dla niektórych, ale to, że na przykład ktoś ma jakiś wynik w przysiadzie, a na przykład nie ma dużych ud, to jest totalnie normalne, dlatego że siła to jest raz, że technika, a dwa, to jest przygotowanie układu nerwowego. I przykładowo w badaniach nie bez powodu nie bada się na przykład siły czworogłowego uda robiąc przysiady, bo to by było bez sensu. Bo jeżeli ktoś na przykład ma inną dźwignię, inną budowę ciała, nie robi przysiadów, nie jest do tego przyzwyczajony, nie jest to, wiecie, wyuczona technika latami treningów, to on od razu będzie gorszy na tym i on nie wykorzysta w pełni sił swoich czworogłowych uda. Dlatego, żeby sprawdzać siłę czworogłowych uda, robi się prostowanie nóg siedząc, bo to jest izolowane ćwiczenie, każdy je zrobi, niepotrzebna to jest technika, bardzo mało obciąża układ nerwowy, więc tutaj jest taka, powiedzmy, czysta siła danego mięśnia, a jeżeli wy na przykład poprawiacie technikę jakiegoś ćwiczenia i dlatego wam siła rośnie, no to nie rosną wam od tego mięśnie, dlatego że wy po prostu optymalnie to robicie to samo, nie? I stąd jest wzrost siły. Czy osoba początkująca jest w stanie zbudować formę ćwicząc w domu? Tak, aczkolwiek ja... Wiecie, co znaczy forma? Dla kogoś forma to jest lekko widoczny six-pack, 34 w łapie i jakby są zadowoleni, a dla kogoś forma to może być na przykład ktoś ze sceny męskiej sylwetki, czy generalnie właśnie takie, wiecie, no ludzie, że tak powiem, prosto siłowni. Więc zależy, co dla kogo znaczy forma. Czy uważasz, że pieniądze w życiu załatwiają wszystko, wykluczając zdrowie? Nie.
nawet wykluczając zdrowie, nie załatwiają wszystkiego, bo nie załatwiają chociażby relacji międzyludzkich, nie? Jakby nie kupicie sobie miłości, nie kupicie sobie przyjaźni, wiecie, możecie sobie kupić znajomych, w sensie, nie wiem, ludzi, z którymi będziecie spędzać czas i którzy będą udawać, że chcą dla was dobrze, ale jak wam się noga powinie, no to oni znikną, nie? No bo znikną pieniądze. Także nie uważam tak, aczkolwiek są kurewsko istotne, nie? I jakby, jak ktoś mówi, że nie wiem, pieniądze nie dają szczęścia, to niech na przykład odda cały majątek do domu dziecka i zobaczy, ile szczęścia wniesie, nie? Bo to jest takie pierdolenie. Jakby pieniądze nie dają szczęścia w momencie, gdy pozbędziemy się wszystkich problemów trzeciego świata, nie? Że jak, wiecie, jak ktoś ma na jedzenie, ma na dom, ma na wakacje, ma na spełnianie swoich pasji, to jakby od tego momentu rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dają, tylko że większość ludzi nie jest w takim położeniu. Po prostu, większość ludzi nie stać na to, żeby, nie wiem, jeździć dwa razy w roku na wakacje, żeby robić to, co lubią, żeby jakąś, nie wiem, właśnie swoją pasję, mieć na to pieniądze, żeby się spełniać w życiu w pełni, żeby, wiecie, nie patrzeć na ceny w sklepach, jak kupują sobie jakieś jedzenie, jakby, jak do tego dojdziecie, to dalej już pieniądze szczęścia nie dają, to jakby powiem z doświadczenia, ale do tego momentu, kurwa, dają w chuj. I znowu, jeżeli dla kogoś rzeczywiście te pieniądze nie są istotne, to niech je zarobi i odda komuś, dla kogo są istotne, no po prostu. Kiedy będzie odcinek na kanale z mojej perspektywy? Dzisiaj właśnie, w sensie jak wrzuciłem ten film, to dzisiaj, nie? Jakby dwa filmy wrzuciłem tego samego dnia, na mój główny kanał i na z mojej perspektywy, także serdecznie zapraszam. Czy jakbyś zaczął łysieć, sięgnąłbyś po finasteryt? Nie wiem dlaczego akurat po finasteryt, ale nie sięgnąłbym, bo ja nie mam z tym problemu. Jakby dla mnie łysienie i siwienie to nie jest powód jakby do jakichś, nie wiem, kompleksów czy problemów. Ale wiecie, może jakbym miał długie włosy, to bym wtedy zmienił zdanie, ale wiecie, o co mi chodzi. Jakbym zaczął łysieć na przykład, to bym po prostu się opierdolił na łyso, nie? Jakby tyle. Nie jestem przywiązany do swoich włosów, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego po prostu, także ja bym nic z tym nie robił. Tak samo jak będę siwieć, to nie będę farbował, nie wiem, włosów czy kurwa co gorsza brody, bo no jakby na chuj, nie? Ja wręcz powiem wam, że mi się na przykład podobają takie szpakowate włosy, nie? A prawdopodobnie takie będę miał, patrząc na mojego ojca i na mojego dziadka, bo u mnie w rodzinie nie ma takiej siwizny, wiecie, że jest taka biało-żółta, nie? Że taki biały, ale taki ciepła barwa, tylko taki bardziej, że tak powiem, stalowy, no nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie nie mam zamiaru nic robić z włosami, jak zacznę siwieć, bo łysieć raczej nie będę. Jakie ćwiczenia polecasz na wzmocnienie kolana po zerwaniu ACL-a? Odsyłam do mojego filmu, to po pierwsze, a po drugie to odsyłam do fizjoterapeuty, dlatego że to jest bardzo zależne od tego, w jakim stopniu masz sprawne kolano. Ogólnie nie powinieneś na pewno wykonywać ćwiczeń, przy których czujesz niestabilność, czujesz niepewność, przy których odczuwasz jakiś ból. Lekki dyskomfort w porządku, jak najbardziej, taki wiecie, 5 na 10, nie? Ale jeżeli czujesz ból właśnie, albo nie wiem, właśnie niestabilność, to na pewno to nie są ćwiczenia dla ciebie. Także to tak naprawdę powinno się wykonać różne testy, sprawdzić na sobie, zobaczyć co możesz robić, czego nie możesz. Może niektóre rzeczy możesz robić, ale musisz bez ciężaru póki co, a niektóre już możesz z ciężarem. Więc tu jest naprawdę bardzo szeroka gama ćwiczeń i ciężko tu powiedzieć coś więcej na ten temat. Co sądzisz o biohackerach? Jak zawsze ktoś mnie pyta, co ja sądzę o zawodzie czy tam specjalizacji, która no, nie ma za specjalnie w nauce takiego, wiecie. Może inaczej, ja zawsze pseudonaukę, pseudomedycynę i tak dalej, traktuję wszystko tak samo, nie? Bo dla mnie to ja jestem zero-jedynkowy. Dla mnie albo są badania naukowe, że coś działa, albo nie działa.
A reszta to są po prostu, że na kogoś zadziałało, ale to nie są, wiecie, to, że coś na kogoś zadziała, to nie jest powód do tego, żeby to głosić i wszystkim wciskać do gardeł, nie? A z biohackingiem według mnie jest taki problem, że na chuj wydawać 1000 zł na suple, bo na tym się to kończy, że to są jakieś dziwne protokoły żywieniowe i wydawanie w chuj pieniędzy na suple. Powiem wam, jak wzmocnić mózg, nie? W sensie, żebyście mieli taki clearance głowy. Wyłączcie telefon, jak idziecie spać, i włączcie go dopiero wieczorem następnego dnia, a przez ten czas wolny od telefonu skupcie się na robocie, nie? Jakby wyłączcie wszystko, co was może w jakiś sposób oderwać od tego, co macie zrobić, i zobaczycie, jaką jasność umysłu będziecie mieć, nie? Bo wiecie, co z tego, że ktoś właśnie zrobi jakieś zajebiste protokoły żywieniowe, będzie łykał suple i tak dalej, jak koniec końców weźmie do ręki telefon i zacznie scrollować TikToka. Jakby nie da się, po prostu nie da się skupić na 20 rzeczach na raz, nie da się jednocześnie przestymulowywać cały czas mózgu i jednocześnie wymagać od niego, żeby on się potrafił skupić, nie? Pamiętajcie, że wy oglądając TikToka na przykład, to wasz mózg pobiera informacje i to nie ma znaczenia dla naszej głowy, czy to są informacje wartościowe, czy nie. Wy to mimo wszystko przerabiacie. To nie jest obraz, który po prostu przelatuje i wy nie zwracacie na to uwagi. Więc oglądając 100 filmików na TikToku, wasz mózg ogarnia 100 różnych informacji i wiadomości. Więc wyobraźcie to sobie teraz, że na przykład czytacie 100 różnych artykułów i czy bylibyście zmęczeni, czy nie. I dla naszego mózgu to nie ma znaczenia. Tak samo nie ma znaczenia to, czy wy macie procesy myślowe, czy wy o niczym nie myślicie, w sensie w cudzysłowie. On dalej wykorzystuje tyle samo energii. Więc to, gdzie będzie nasza uwaga, gdzie będzie ta praca mózgu, będzie zależało od nas, a nie od biohakerów. Jak radzić sobie z myślami bez nadziei, że nic nie ma sensu? Daję sobie po prostu czas i tyle, bo jakby, jak mam takie dni, bo mam takie dni, kurwa, że wszystko jest dla mnie bez sensu, rzuciłbym to wszystko, nie chce mi się nic robić, mam wszystko w dupie, uważam, że to jest totalnie normalne. Ja jestem w ogóle, hejtuję ludzi, którzy medytują, bo mają zły czas, nie? W sensie, jakby ja kumam, że medytacja działa, tylko kurwa, jak ktoś dąży do tego, żeby nigdy nie mieć złego czasu, nigdy się nie stresować, halo? Potwierdzam. Dziękuję. Wracając, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś dąży do tego, żeby mieć wieczny spokój, nigdy się nie denerwować, nigdy się nie stresować i tak dalej, to moje pytanie brzmi, czy takim osobom w ogóle na czymś zależy w życiu? Bo jakby ja mam właśnie z tym problem, że te wszystkie takie kurwa mistrze zen, wiecie, taki o, spokój ducha, o, tutaj obfitość korek samochodów, nie, to jest obfitość samochodów, nie, zwiększam limity, to... Czy takie osoby naprawdę, czy im na czymkolwiek kurwa zależy w życiu? Bo powiem wam, że mi jak na czymś zależy, to mnie to wkurwia jednocześnie, nie? W sensie, jak mi coś nie wychodzi. I według mnie to jest normalne. I ja nie mam zamiaru walczyć z emocjami, bo jeżeli mamy emocje, to nie polega na tym, że będziemy je tylko kontrolować w ten sposób, żeby nam to pasowało, tylko mamy je kontrolować tak, żeby... że tak powiem, pozytywnych emocji było więcej niż negatywnych. Z tym się zgadzam w zupełności, kurwa. Jeżeli komuś pomaga medytacja w tym, okej. Ale jeżeli ktoś dąży do tego, żeby mieć 100% pozytywnych emocji, no to kurwa, pozdro 600, nie? Dobra, tych pytań jest naprawdę jeszcze dużo, ale muszę kończyć akurat. Myślę, że wystarczająco dużo tych pytań było. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Tu od razu też mówię, że we wtorek będzie premiera pierwszego filmu dla osób wspierających, w sensie dla osób, które są szmeksiakiem pro. Więc jeżeli ktoś chce dodatkowy merytoryczny film na kanale, no to zachęcam do subskrypcji, a jeżeli ktoś nie chce, no to trudno, jakby te filmy będą tylko dla osób, które wspierają kanał i nie pojawią się na publicznym kiedyś tam, nie? Także, no, dodatkowy film merytoryczny. Pozdro!